Dzień dobry. Dziś obiecana druga część materiału poświęconego krotoszyńskiemu harcerstwu. Nieprzypadkowo znajduje się ponownie zresztą, ale o tym poprzednio nie mówiłem, w miejscu wystawy stałej, w którym prezentujemy pamiątki poświęcone krotoszyńskim harcerzom, szczególnie z tego początkowego okresu. Więc w gablocie mamy troszkę odznak, troszkę innych pamiątek, medali okolicznościowych. Do góry nade mną jest sztandar. Tego wszystkiego Państwo nie widzicie, aczkolwiek sztandar pojawił się w przebitkach w poprzednim materiale. Mam nadzieję, że będziecie mogli Państwo odwiedzić nasze muzeum już niedługo i będziecie mogli na własne oczy te pamiątki zobaczyć. W każdym razie dziś część druga, od okresu międzywojennego po czasy upadku komunizmu w Polsce, aczkolwiek tym poświęcę najmniej czasu, ponieważ no, zajmujemy się jednak historią, a nie współczesnością Związku Harcerstwa Polskiego. Zapraszam serdecznie na materiał. W 1928 przy drużynach zaczęły powstawać zastępy Wilczan, czyli po prostu gromady zuchowe. Pierwszy taki zastęp utworzono przy 5. drużynie harcerskiej. W 1930 roku do krotoszyńskiego chówca dołączyła też drużyna imienia Zawiszy Czarnego w Zdunach. W tym czasie chówiec liczył 350 harcerzy zrzeszonych w 9 drużynach, z czego aż 7 działało w samym Krotoszynie. W roku 1930 do krotoszyńskiego chówca harcerek z kolei dołączyła 7. drużyna imienia Marii Konopnickiej oraz drużyna ze Zdun. 3 lata później dołączyła tutaj również drużyna imienia Emilii Prater z Koźmina, chociaż chówiec harcerzy w Koźminie pozostawał niezależny. W tym czasie zorganizowano również gromadę zuchową w Orpiszewie. Chówiec harcerek w 1933 liczył łącznie 300 druhen w 7 drużynach, 6 krotoszyńskich i 1 w Zdunach. W 1933 roku z okazji 15-lecia pierwszej drużyny harcerskiej zorganizowano pochód i kominek harcerski w Pałacu Krotoszyńskim, tutaj na pocztówce sprzed 1914. I jeszcze w trakcie do przygotowań do jubileuszu wyremontowano harcówki i wprowadzono wreszcie jednolite umundurowanie. W tym samym 1933 roku przeprowadzono kolejną reorganizację krotoszyńskiego chówca. Pierwszą, 7 drużynę przekształcono w pierwszą drużynę starszoharcerską i 7 drużynę młodzieży młodszej. Chówiec harcerzy składał się wówczas z 6 drużyn, które zrzeszały 382 osoby. Zorganizowano w tym czasie też drużyny w Kobylinie i Lutogniewie oraz drużynę harcerską imienia Mariana Langiewicza, czyli drużynę młodych kolejarzy, i 9 drużynę harcerską imienia księdza Skorupki, obie z Krotoszyna. Dodatkowo do miejscowego chówca dołączono też drużyny z Rozdrażewa i Rozdrażewka, wcześniej podporządkowane komendzie chówca w Koźminie. Następna reorganizacja chówca miała miejsce 3 lata później, w listopadzie 1936, także za komendantury Edwarda Leśnego. Do chówca przyjęto nowe drużyny, 10 imienia Henryka Dąbrowskiego, 14 imienia Zawiszy Czarnego oraz drużyny imienia Tadeusza Kościuszki z Dobrzycy. W 1938 roku założono też drużynę w Kromolicach. W roku 1937 chówiec harcerek objął aż 15 drużyn, w tym drużyny z Koźmina, Sulmierzyc, Zdun, Orpiszewa i Dobrzycy. Na czele liczącego 353 osoby chówca stała wówczas Zofia Pawłowska. W 1938 roku w związku ze wzrostem zagrożenia wojną oba chówce, i harcerek i harcerzy, zmieniły formy pracy. Rozpoczęły się intensywne szkolenia wojskowe i kursy sanitarne. W styczniu roku 1939 przy chówcu harcerek utworzono pogotowie wojenne, a w końcu marca powstało ono również przy chówcu harcerzy. Harcerski szkoliły się w służbie sanitarnej i porządkowej, harcerze natomiast w zakresie wywiadu, dywersji, łączności, obserwacji oraz przygotowywali się do roli gońców. Starsi druhowie, podobnie jak podczas powstania wielkopolskiego, odbywali ćwiczenia z bronią. Ponadto przygotowywano plan miasta z oznaczeniem dokładnych przejść na wypadek walk ulicznych. Tuż przed wybuchem wojny chówiec harcerek liczył 9 drużyn i 7 gromad zuchowych. Chówiec harcerzy natomiast 2 koła starszoharcerskie i 17 drużyn, przy których działało 10 gromad zuchowych. W maju 1939 roku Zofia Pawłowska została komendantką chorągwi harcerek Wielkopolski. 30 sierpnia 1939 roku harcerze zajęli stanowiska przy telefonach i na punktach obserwacyjnych. Harcerki natomiast utworzyły drużynę sanitarną. Starsi harcerze, zgodnie z porozumieniem między komendantem pogotowia wojennego harcerzy a dowódcą 56. Pułku Piechoty Wielkopolskiej, pułkownikiem Wojciechem Tyczyńskim, patrolowali strefę przygraniczną. Niektórzy z harcerzy wstąpili do Batalionu Obrony Narodowej Krotoszyn, a najstarszych zmobilizowano po prostu do wojska. Harcerze wzięli udział w starciach pod Perzycami i Sulmierzycami, pełnili służbę na stanowiskach obrony przeciwlotniczej i przeciwgazowej, a drużyna sanitarna dołączyła do pułkowego taboru sanitarnego.
Podczas ewakuacji z miasta harcerze pełnili też służbę porządkową. Między innymi zapobiegli wybuchowi paniki po nalocie w kole na pociąg ewakuacyjny. Część harcerzy podczas walk wrześniowych wstępowała do różnych formacji wojskowych, a niektórzy przeszli cały szlak bojowy, np. z 56. Pułkiem Piechoty. We wrześniu 1939 poległ m.in. harcerz Jan Siwik. W wyniku walk wrześniowych oraz późniejszych przesiedleń wielu harcerzy znalazło się poza miejscem zamieszkania. Nie chcieli się oni pogodzić z taką sytuacją i szybko starali się włączyć do walki z okupantami. Niektórym udało się przedrzeć na zachód, gdzie dołączali do tworzonych tam polskich sił zbrojnych i brali udział w zarówno walkach we Francji i Anglii, jak i później we Włoszech. Harcerze, których koniec wojny zastał w Warszawie, włączyli się do walki w tamtejszej konspiracji, pełniąc czasami nawet odpowiedzialne funkcje. Edward Leśny został na przykład zastępcą komendanta Wydziału Chorągwi Zachodnich, a Tomczak dowódcą jednego z powstańczych batalionów. Harcerze, którzy znaleźli się w niewoli, próbowali organizować tajne zastępy w oblagach lub organizowali ucieczki. Również na terenie Krotoszyna prowadzono działalność konspiracyjną. Początkowo spontanicznie powstawały lokalne organizacje podziemne, takie jak Wolni Bracia, Ojczyzna, Tajna Organizacja Wojskowa. Od 1940 roku działał w mieście też Związek Walki Zbrojnej, później Armia Krajowa oraz Grupa Batalionów Chłopskich. W tym samym czasie harcerki zrzeszone były w organizacji Harcerek Bądź Gotów. Wspólnie z lekarzami organizowały kursy sanitarno-pielęgniarskie, prowadziły akcje opiekuńcze oraz akcje pomocy społecznej dla rodzin wysiedlonych i aresztowanych krotoszynian, a także organizowały wysyłki paczek do obozów jenieckich i koncentracyjnych. Obok wymienionych działań dziewczęta prowadziły też normalną pracę harcerską, organizując samokształcenie, szkoląc się na stopnie harcerskie i instruktorskie oraz wspólnie z harcerzami urządzając gwiazdki, wycieczki, a nawet zabawy. Po nawiązaniu kontaktów z Powiatową Komendą Związku Walki Zbrojnej harcerze rozpoczęli też pracę wywiadowczą. W tym miejscu warto wymienić, że komendantem Szarych Szeregów w powiecie krotoszyńskim był podoficer Wojska Polskiego i Armii Krajowej Jan Matuszczak, który działał pod pseudonimem Rosomak. Prowadzono rozpoznania transportów wojskowych, które przechodziły przez Krotoszyn i zmierzały na front wschodni. Przygotowywano listy osób podejrzanych o współpracę z Niemcami oraz prowadzono wywiad gospodarczy związany z działalnością lokalnych niemieckich instytucji i firm. Harcerze zdobywali i podrabiali także kartki żywnościowe i na szeroką skalę prowadzili antyhitlerowską propagandę w oparciu o audycje zagranicznych radiostacji. W roku 1940 harcerze i harcerki przystąpili do tajnego nauczania polskich dzieci. Praca ta odbywała się w trudnych warunkach lokalowych, przy braku podręczników i pomocy naukowych oraz w atmosferze ciągłej obawy przed dekonspiracją. Pomimo aresztowań wśród prowadzących te lekcje nie przerwano działalności. W tych trudnych warunkach krotoszyński hufiec działający przy Krotoszyńskiej Komendzie Armii Krajowej liczył 4 drużyny krotoszyńskie, 4 zastępy w Kobylinie i po jednym zastępie w Zdunach, Koźminie, Lutogniewie i Dobrzycy. Najaktywniejszym w tej działalności konspiracyjnej był zastęp Mohikanów prowadzony przez Kuszę, a następnie Jędrzejczaka. Prowadzono bierny opór, co związane było z dużą ilością Niemców w Krotoszynie. Sabotaż stosowano w niewielkim stopniu, natomiast ważne stały się kółka samokształcące, organizujące gwiazdki, wycieczki, a trzecia drużyna harcerska pod komendą Hieronima Ławniczaka prowadziła tajną polską bibliotekę. W warunkach okupacyjnych organizowano także kursy podharcmistrzowskie, harcerso-techniczne oraz szkolenia z wywiadu i samarytanki. Zbiórki odbywały się wówczas na terenie tartaku przy dworcu kolejowym lub wyjątkowo w prywatnych mieszkaniach. Działalność konspiracyjną bardzo utrudniły wywózki harcerzy na roboty przymusowe do Niemiec w 1942 roku. Poskutkowało to zawieszeniem działalności niektórych drużyn, np. w Kobylinie. Jeszcze gorsze dla podziemnej działalności okazało się rozpracowanie przez służby niemieckie całej wielkopolskiej konspiracji w 1944 roku. Masowe aresztowania m.in. Matuszczaka czy Zofii Jankowskiej-Witczak oraz brutalne śledztwa i wywózki do obozów sprawiły, że do domów wrócili tylko nieliczni. W styczniu 1945 roku podczas wycofywania się Niemców z miasta harcerze chwycili za broń i przystąpili do walki. Rozbrajali uciekających pojedynczo żołnierzy niemieckich oraz brali bezpośredni udział w starciach. Harcerze pełnili też funkcje porządkowe oraz organizowali wraz z Polskim Czerwonym Krzyżem lazaret frontowy. Po zakończeniu walk przystąpili wraz ze społeczeństwem do odbudowy zniszczeń wojennych. Działalność krotoszyńskiego chówca ZHP reaktywowano 23 lutego 1945 roku. W jego skład weszło 8 drużyn z Krotoszyna oraz po jednej z Kobylina, z Dun, Rozdrażewa i Dobrzycy. Komendantem chówca został wówczas na krótko jeden z organizatorów powojennego harcerstwa, Hieronim Ławniczak.
Hufiec żeński w tym samym czasie reaktywowany był m.in. przez Katarzynę Rybę, Zofię Becherską i Marię Witczak. Z uwagi na niekorzystną sytuację polityczną oraz coraz częstsze praktyki wykorzystywania harcerstwa dla celów propagandowych, do 1947 roku liczba harcerzy powoli spadała. Część młodzieży zaangażowała się w tym czasie w antykomunistyczną działalność podziemną i wstępowała do młodzieżowych organizacji niepodległościowych, które na naszym terenie działały do 1953 roku. W latach 1950-56 ZHP włączono jako organizację harcerską do Związku Młodzieży Polskiej. W 1953 roku organizacja harcerska otrzymała sztandar, a należące do niej drużyny organizowane były masowo we wszystkich szkołach podstawowych, chodzi tutaj o szkoły pełne, siedmioklasowe. Inicjatorem tworzenia tychże drużyn był Związek Młodzieży Polskiej, a organizowali je nauczyciele zrzeszeni w tymże związku. W 1956 roku organizację harcerską ponownie przekształcono w ZHP, a komendantem został Józef Bugajny. Ostatni wielki spis harcerski z 31 maja 1958 roku podawał, że przy krotoszyńskim chówcu działały 42 drużyny, w tym 13 męskich, 12 żeńskich, 5 koedukacyjnych, 11 zuchowych i 1 pożarnicza. Łącznie krotoszyńskie harcerstwo w tym czasie zrzeszało 1225 osób. Wraz z przekształceniem organizacji harcerskiej w ZHP wznowiono też organizowanie zajęć harcerskich. Ponownie pojawiły się akcje obozowe, akcje letnie, zimowiska i tym podobne. Przykładem szczególnie interesującej inicjatywy była harcerska fala, organizowana dla drużyn starszoharcerskich w całej chorągwi wielkopolskiej i zainicjowana przez Hieronima Ławniczaka. W 1961 roku połączono Hufce Krotoszyn i Koźmin. Komendantem był wówczas Henryk Wawrzyniak. 1 maja 1962 roku komenda Hufca ZHP w Krotoszynie otrzymała nowy sztandar. W roku 1966 w ramach obchodów tzw. tysiąclecia państwa polskiego Hufiec ZHP zorganizował uroczyste ślubowanie młodzieży krotoszyńskiej na wierność ludowej ojczyźnie. Ślubowanie odbyło się na rynku, a tablica upamiętniająca to wydarzenie została zawieszona jeszcze w tym samym roku na krotoszyńskim ratuszu i wisiała na nim aż do roku 2010. 24 stycznia 1970 roku krotoszyński Hufiec otrzymał imię Powstańców Wielkopolskich. Od samego początku i przez pierwsze miesiące harcerstwo krotoszyńskie było nierozerwalnie związane z wybuchem insurekcyjnym w Wielkopolsce właśnie. Uroczystość nadania imienia odbyła się przy pomniku Powstańców Wielkopolskich u zbiegu dzisiejszych ulic Klonowicza i Zdunowskiej, a następnie przeniesiono ją do auli miejscowego liceum ogólnokształcącego imienia Hugona Kołłątaja. Co roku Hufiec Krotoszyński organizował letnie obozy, m.in. w Międzyrzeczu, Boszkowie, Trzciance, Międzychodzie, Koblej Górze i Wartosławiu. Jednak najczęściej krotoszyńscy harcerze organizowali obozy w Lginiu koło Wschowy. W 1981 roku z inicjatywy Młodzieżowego Kręgu Instruktorskiego zorganizowano pierwsze krotoszyńskie spotkania z piosenką harcerską, które stały się imprezą cykliczną i popularną w chorągwi kaliskiej ZHP. Od 1982 roku organizowaniem tych spotkań zajmowała się 7. Drużyna Środowiskowa, która działała przy miejscowej jednostce wojskowej, a spotkania organizowano wówczas w klubie żołnierskim naszej krotoszyńskiej jednostki. W 1989 roku, w 70. rocznicę powstania krotoszyńskiego harcerstwa, Hufiec otrzymał od społeczeństwa nowy sztandar. Rok 1992 okazał się dla polskiego harcerstwa rokiem niezwykle trudnym. No ale skoro był to rok bardzo trudny dla ogólnopolskiego harcerstwa, no to ta sytuacja przełożyła się również na sytuację poszczególnych chówców. Podobna sytuacja była również tutaj lokalnie w Krotoszynie. Cofnięto wówczas wszelkie dotacje dla organizacji, co spowodowało bardzo głęboką zapaść w jej działalności. W konsekwencji także rozpadowi uległa większość drużyn. Ten kryzys częściowo udało się przełamać 2 lata później, w roku 1994, szczególnie dzięki wsparciu władz samorządowych. Uruchomiono wówczas biuro Hufca przy ulicy Woskowej, a przy ogromnym wysiłku instruktorów odbudowano gromady, drużyny oraz rozpoczęto kształcenie kadry. Skoro wspomniana została w tym miejscu już ulica Woskowa, no to warto dodać, że po ulicy Woskowej siedziba Hufca mieściła się przy ulicy Młyńskiej w jednym z budynków po byłej jednostce wojskowej. Niestety w tym budynku kilka lat temu doszło do pożaru, w wyniku którego harcerze stracili niemal wszystko, no i potrzebowali nowej siedziby, dlatego też od niedawna ponownie siedziba Hufca ZHP w Krotoszynie mieści się nieopodal parku właśnie przy ulicy Woskowej. W roku 2000 drużyną sztandarową Związku Harcerstwa Polskiego podczas Światowego Zlotu Harcerzy Polskich została 23. Drużyna Starszoharcerska Skaut imienia Bolesława Chrobrego.
Było to docenieniem bieżącej działalności naszego krotoszyńskiego chówca ZHP. Na koniec prezentuję listę wszystkich komendantów krotoszyńskiego chówca od początku jego działalności aż po dzień dzisiejszy. Bardzo dziękuję za uwagę. W ten sposób zakończyliśmy dwuczęściowy materiał poświęcony krotoszyńskim harcerzom. Mam nadzieję, że choć częściowo przybliżył on Państwu tematykę harcerstwa krotoszyńskiego. Zapraszam w przyszłym tygodniu na następny materiał, a na dzień dzisiejszy bardzo Państwu dziękuję. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia.